Dzień dobry, zapraszam na odcinek kanału programu podróżniczego Jak to daleko? 70% halisy wydobywa się w Zatoce Bengalskiej. Właśnie. 15 około w okolicach Indii, moi drodzy. Co to za małe świry, zobaczcie. Jakie malutkie. Tutaj tak samo. Ale świeża ryba. Ciekawe, czy oni to wszystko sprzedadzą. Taka rybka to ma bardzo dużo omega 3. Na mózg dobra. Na mózg dobra. O nie, zobacz. To jest homar. Ale jaki ładny kolor. Ale kolor ładny. Ale świr. O kurde. Mordo, wstawaj. Tako wziął normalnie ten? Ja cię świrze ty. Ale żeś poleciał teraz. Zobaczcie jaki ładny. Ogon. Ale... Kurde ty. Zobaczcie, ja taki... To homar jest, nie? Dobrze mówię. Ja pierdzielę. Ale kolor ciekawy. I niebieski ten. Szukria. Zobaczcie, co mają. Te ryby mają. Razem. Te ryby mają. Takie, zobaczcie, bo oni tutaj powtarzają. Ja, bo ja jestem polonista. Polonista, podróżnik, tapeciarz. O kurde, o żyje. No. Ale świr, cukryja. Ale świr. No kochani są, kochani, chcą pokazać. Słuchajcie, chcą pokazać życie. Chcą pokazać, jak to u nich w ogóle, wiecie, to wszystko wygląda. Znaleźliśmy halisę, ale teraz nie jest sezon na halisę. No i ja pytam, ile? Wyobraźcie sobie, że 45 zł za kilogram. It takes like 3400. Ja pierdzielę, 120 zł za tą rybę, bo nie jest sezon. No i ta już by była całkiem spoko, no ale kurde, jest po prostu tak droga, że mój ziomek normalnie oczy wyten. Chciałem kupić tą, bo ta jest tańsza, ale tutaj wujeczek mówi, że to nie jest dobra ryba, bo to jest w ogóle niesezonowa i to jest żeńska, że ma jakieś tam jajka. Okej, okay, we will give up. Pojedziemy tam przy tym porcie, spróbujemy sobie ten mały kawałek tej ryby, ale zobaczcie, jaka jest ryba na ich warunki. Patrzcie na to. Ashram, yeah. It's expensive? Yeah. Very expensive. Yeah. A dajcie na to. Kafejka internetowa. Pamiętacie czasy, kiedy u nas były kafejki internetowe? Są dwa komputery. Nie, cztery komputery z internetem. Można wydrukować, można wszystko ogarnąć. Idę, mordo, idę. Okej. Okay. Salam alejkum. Słuchajcie, sytuacja taka. Nie kupiliśmy tej ryby. Ryba kosztowała taka niewielka. Kosztowała 154 zł. Ja mówię, 154 zł to jest bardzo dużo. Na nasze warunki 154 zł to jest bardzo dużo, a na ich to już w ogóle nie wiecie, już tam nic cen, już nic nie mówię. Moi drodzy, w takim razie, jeżeli mamy takie drogie ryby jeść, to wy musicie mnie wspierać. Wbijajcie w ogóle, na YouTubie możecie mnie wspierać. Jest taka zakładka wsparcie. Możecie tam konkretny próg wybrać. Albo na przykład, nie wiem, możecie mi napiwek wysłać na stronie, na jaktodaleko.pl. Tam jest możliwość wysłania napiwku. I wtedy będziemy takie drogie ryby owalać. No. Koleżka robi halisę. Po kawałeczku zjemy. Nie będziemy się rozrzucać. Rozrzutni nie jesteśmy ani ja, ani koleżka. Wybraliśmy sobie po najlepszym kawałeczku. I koleżka nam przyrządzi ją. Wiecie, dlaczego jest tak droga? Ponieważ ta ryba składa bardzo dużo jajeczek. No i dosłownie 6, czy może 7 z tych jajeczek zostaje zapłodnionych i powstaje z nich kolejna halisa. Więc na dobrą sprawę jest to bardzo rzadka ryba. Też trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie zaczęli wyławiać na potęgę halisę. No i po prostu no, populacja drastycznie spadła. No i zobaczymy, jak smakuje.
majtka, w której będziemy próbować Halisę. Zobaczcie, tutaj wchodzisz na deski i tu, gdzie już jesteś na deskach, to już pod nogami, to pod nogami, proszę ja ciebie, masz już rzekę. Zobacz, tam coś widać? Widać czy nie widać? O, tutaj będzie widać. Proszę, jest rzeka. Nie wiem, czy widać. Chyba nie widać. W każdym razie jesteśmy w ekskluzywnej knajpie. Zjemy sobie rybkę z ryżem. Posmakujemy cuda natury. Królowa ryb weszła na stoły. Halisę się wiecie, kiedy je? Halisę się je w momencie, kiedy się coś celebruje. I jak się coś celebruje, my teraz celebrujemy nasze spotkanie z Ashamem. I smacznego, moi drodzy. Okej, okay, Asham, this is good time to celebrate. Yeah. Po jednym kawałku sobie spróbować. Wujkowie patrzą. Test generalny Halisy z Bangladeszu. Najpierw bez cytrynki, później z cytrynką. Taki ładny kawałek wybiorę. Ładna, taka soczysta, małości. W zapachu taka znatna. Miękka, tłusta. To jest z rodziny śledziowatych. Ale jest tak tłusta, jak powiedziałbym, jak karp. Mm-hmm. Taka karpiołata. Mówił, że ma bardzo dużo... Nie wiem, co to jest. Ktoś może tutaj ryby łowi. Mmm. Is it good? Mhm. Fajny smak taki. W sensie... Ja nie potrafię zbytnio rozróżnić. No dla mnie taka karpiowata... Tłusta. Ale piszą w internecie, że ma dużo omega i w ogóle dobra dla cukrzyków i takie tam szmery bajery. A więc halica zaliczona, jak to się mówi. Teraz cytrzynką. Ja muszę kolegę nauczyć, żeby on wolniej jadł, bo wpierdziela jak... O, ktoś tam flagmewy ten, słyszeliście? Mmm, z cytryną? Ale z cytryną jest dobra. Cytryna zmienia perspektywę smaku. No i teraz tylko pozostaje nam, moi kochani, modlić się, żeby ta ryba nas, jak to się mówi, nie przeeksplorowała od środka. Masz zjedz kawałek. Niam, niam, niam. Co tak siedzisz? How to eat with head. Okay. Naucz nas, mistrzu. Dawaj. First, take this head like this. Dobra. And now... No. Yeah. Do like this. No. Yeah, do. And take the sun. Yeah, no. And do. And edge. A, kciukiem. Kolega nauczył. Student dobry... Wait. Tam rękę mam ubaloną. Student. To działa. Patrz, bierzesz całą ręką. O, w ten sposób. Kciukiem popychasz. Dobry student ja jestem. Magister. Szybko się uczy. O kurde, ja myślę, co nie tak dobrze im idzie. Kochani, tak bierzemy. Później popychamy kciukiem. Nikt mi tego nie wytłumaczył, skubańcy. Thank you. Teraz z koleżką tutaj rozmawiam i pokazuję mu w ogóle właśnie te dziewczyny, które były oblane. Wiecie, te dziewczyny z Indii, co robiłem odcinek. Odcinek 8, kara za wyjście z domu bez pozwolenia. In Bangladesh. Yeah. Is popular? Not now, because in 2004, this time the... 2004. It is too much high. Then the government passed a law that if you do this, you are going to be death penalty. Direct death penalty. Punishment, like totally die. Totally die. Cool. And this time I think 15 or 10 men will die also. That's why this is too many law. And time. Now it's lower. Too many. People, they scared. Yeah, scared. What do you think about this? This is acid? Really totally disgusting, and I think this law is right, because she should be, because he did destroy woman's life. He live, but like dead people. Yeah. Do you have in your family this situation?
No. Al-Mashallah, no. Alhamdulillah. Are your friends? No. I didn't see any of them like before, after I bought. Did you hear that your friends, they have this situation? No. So it's not in the city, more in not the city and not in the village. Right now it is totally low, too much low, because this is total direct death. Your punishment is direct death. But how to find the person who used the acid for the woman? Because usually nobody want to tell this guy used the acid. But in Bangladesh, I think they say. And I don't know, because now it is totally low. That's why the case is also low. That's why the people and the newspaper doesn't talk about it. This is a secret topic. Yeah, secret topic. Secret, not secret topic, but this is not totally secret. Ask this guy about this. Okay, মানে মহিলার উপরে যে অ্যাসিড ফলায় না ওটার উপরে মানে আপনি কি শুনছেন এরকম কিছু হইছে বা আপনার সামনে কোনো কিছু হইলে ওটার বর্তমান অবস্থাটা কি? মানে আপনি দেখেন নাই? This not show anyone. No situation like this. In the past? মানে আগে যখন মানে আগে পরে মানে অনেক আগে মানে 2004 যখন ল পাস হয় না যে মানুষ মারবে না তার আগে না Widzicie ten ziomek ma kropę na tym, czyli oznacza, że jest ortodoksyjny. Pokład się trzęsie, kurde. Badajcie na to, ty. Wiata zaraz odleci. I ja cię kręcę. Fala poszła. 22 zaraz. Będziemy odpływać. Całą noc będziemy płynąć. Chłopaki podjarani. Na szczęście mamy kajutę. Ja płacę drożej. Koleżka płaci najtańszy bilet i później wpija do mnie. Taki deal. No bo tak to by był ten. Dla niego za drogo. Ja to wszystko rozumiem. Całą noc będziemy płynąć. Płyniemy w odwiedki do jego cioci. Dopływa. Pomalutku, ale stuknie zaraz. Cuma zarzucona. Patrzcie, jak w ogóle dotknie czy nie dotknie. Ale stuknie. O kurde, jak poszło. Delikatnie wjechał. Wjechał na osiedle. Kolesie mają dosłownie, tak nie wiem, z 5-10 minut na posprzątanie. I co się dzieje? Wyobraźcie sobie, że sprzątają pokoje i cały syf, jaki znajdują, butelki, papiery, wszystko co tutaj ten, to idzie za burtę do tutaj do wody. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego w ogóle. Ja ich przewertuję wszystkich. They say you look like this. Oni mówią, że ja wyglądam jak Jones Butler. Yes, right, yes. Kurde. Yes. Ostre ziomy. Parabotar. What? Parabotar, our lunch. Nic nie rozumiem. Ja? Nawołuję, 22. Jest dobrze. Co ja mogę powiedzieć? Mój menadżer. On tutaj wszystko ogarnia. Proszę bardzo. Cały kierownik, boss. Szanowni Państwo, Łódź dobija. To jest nasza. Patrzcie, żeby nas nie zmierzyło, ale przypierdzieli szefowi w głowę. Kurczę, to jest nasza łódź. Tym wariatem będziemy płynąć na południe. Ładujemy.
I to nie jest tak, że łódź poczeka. Nie wleziesz, no to nie wleziesz. Twój problem. Tutaj się nikt nie będzie... Ale... Jak na odpuść? No. Dawaj, mordo. Ładuj. Kierownik, siwy kierownik coś nabrał jakiegoś kurczaka mrożonego chyba. Idziemy. Ale... No dawaj, kierowniku. Ale narodu. Wchodzimy, najtańszy ten. My mamy kabinę, ale wchodzimy od najtańszego. To się, patrzcie, nocne, mocne te łodzie to są wypchane po brzegi. O kurde, syto. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ludzie koce rozkładają i sobie kimanderko urządzają. No i słusznie, no. Sprzedawcy bardzo często tutaj przychodzą właśnie coś obalić, na przykład chlebek. Ładnie, dobra, nie robię zamieszania. Halo. Idę, siemandero mordo. Idę do góry. Tam nasz przewodnik. Marcin. Od dzisiaj Marcin. Ile ja mogę im mówić prawdę? Sytuacja taka. O co chodzi? Ty telewizor tam nawet jest. No jaka beka. Kierownik wszystko sprawdza, bo jest płacone, jest wymagane. Patrzcie na to. Taka kabinka, łóżko, miejscowa do spania. O kurde. Badajcie, nawet jest telewizor. Pokaż szyfuncie. Gra? It's working? I didn't saw. Nie no, to już będzie świrowanie jak... No, don't worry. No, don't check. Wiatrak jest, kabinka do spania jest. Spoko, miejscówka. Damy radę we dwóch. Od 10 wieczór do mniej więcej 7-8, czyli jakieś 10 godzin, około 10 godzin, pod warunkiem, że nic nie będzie w trakcie, wiecie, nic się nie wydarzy. Więc trzymajcie kciuki, 10 godzin i wstajemy rano. Wstajemy w małej miejscowości, później lecimy na wieś do cioci mojego ziomka, no i cały dzień będzie kręcony na wsi, ale myślę, że on mówi tak, wiesz co Tomek, jak my pojedziemy tam do mojej cioci, to tam obcokrajowiec nigdy nie był. To wszyscy z wioski się mu zbiegną i będą cię oglądać, albo przyjdą się po prostu przywitać. Więc zapowiada się dzień wizytacyjny kierownika na wsi w Bangladeszu, który będzie na pewno ciekawym doświadczeniem. Co tu się dzieje, ty? Wypłynęliśmy? O, dopiero odbijamy. Dopiero odbijamy, moi drodzy. Lepiej późno niż wcale, jak to się mówi. 45 minut spóźnienia. No ale na Bangladesz nie jest tak źle. Nie świrujmy. A tymczasem idziemy spać. Jest głośno. Ale się wyspałem. W zatyczkach śpię, bo normalnie ten silnik to mózg wybija. Rzeźbi mi mózg. Bo jeszcze z 15 km mamy. 15 km będzie robić z ponad godzinę. Ale sprawdzę. Good morning. Good morning, bro. How do you sleep? Good, but the fan is so busted. No, yeah, so noisy. Yeah. Ooh, around 3 hours. Yeah, maybe. O kurde, 3 godziny jeszcze. Zobaczcie, pokazuje w linii prostej 30 km, średnio 10 km na godzinę. No to jeszcze sobie popłyniemy do 10. Oh!
strachu. Zęby trzeba iść umyć. Prawie spakowany. No koleżka to tam już się pomodlił o 5:00. Nie śpi to już nie wiem ile godzin. No ale bez przesady, ja to aż taki dzik nie jestem. No przychorowałem też, gardło mnie boli, bo koleżka chory i mnie zaraził. Find a knife from Eberson. Dziękuję. To jest... Yeah, like this, you can eat. Guava. Then guava. No, no, like this. Not from me. But it's not ready. Hmm? It's not ready. No, it's ready. Ready? Yeah. O, to jeszcze nie ten, surowa. No, i dobra. In guava, the... This is skin. In? No, not in. Do both. Skórka do rzeki. Poszła. Proszę zobaczyć, plecaczek sobie zapinam. Zapinam tutaj tak jakby jedno za drugie. Nie pamiętam jak to się nazywa. Zamek? No nie zamek. Tutaj zakładam, tu przymykam. I tutaj jest taki zatrzask. Przesuwam ten zatrzask. O tak. I jak ktoś by chciał to otworzyć, to nie dość, że to się nie otwiera, to i to dziwnie jakoś zaczepione. Więc opóźnia zawsze otworzenie głównej komory, który jest laptop. Widzicie jaki kierownik mądry? Haha. Czas wyjść, toaletkę zrobić. No dzień dobry, dzień dobry. Kierowniku. Ale piękne. Namorzynowe lasy meandrowe, unikalne na skalę światową, moi drodzy, żeby wejść do Parku Narodowego w Bangladeszu na południu trzeba mieć specjalne pozwolenia. Idę tutaj w lewo, bo nie chce mi się interakcji z ludźmi. Ludzie wyciągają ogólnie te do spania, te płachty i niepłachty i śpią na korytarzach. Ja idę się odlać, też trzeba zaznaczyć, to było chyba najlepszy ten, ząbki trzeba umyć z rana, toaleta z rana, podstawa w podróży, bo inaczej to wiecie, lipa. Halo, dami warunek moi kochani, umycie zębów, to jest czyn, czysta przyjemność, a tutaj... Perfekt. Najpierw umyj zęby, później sobie pogadam. A ja sobie gadać nie chcę. Gitary zawracają z rana. Zaraz wyrzucę za brzeg i nie skończę. From Africa. My name is Martin. Where do you come from? Africa. America. Wow, that's me. Nice to meet you. I nikt mi nie powie, że ja ham jestem, bo odpowiadam. A że mija się to z prawdą. Are you come from a or business? Business. Yeah. A co do kogo obchodzi? Czy turysta, czy biznesmen? Cały czas mnie o to pytają. Ja rozmęczony jestem tymi pytaniami. Więc ja jestem Marcin z Afryki. Pozdrawiam Marcinów. W celach biznesowych. Jesteśmy w toalecie. Tak wali tutaj szczynami, że normalnie na tym z zatkanym nosem muszę wchodzić. Wiatrak jest tak zrobiony, że jak głową zaczepisz, to ci urwie. I wali tu strasznie szczynami. Bardzo tutaj wali szczynami. Ale się zastanawiam na to, że te wszystkie fekalia jak idą stąd, to gdzie idą? Prawdopodobnie do rzeki. Niestety. No. Kierowniku, otwieraj. Szefu, wychodzi. Szefu z kamerą w kiblu. Nie jest to normalne. No ale takie życie człowieka, który robi filmy.